Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. To akcja, w której gmina Strzegą uczestniczyła na Ukrainie. Chodziło o uporządkowanie starych, zaniedbanych grobów. Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta zadecydował, aby także na terenie gminy odnaleźć i zadbać o zapomniane cmentarze. Tak samo chcemy, żeby do nas nikt nie miał pretensji i padła taka myśl, żeby wyczyścić cmentarze niemieckie, których na chwilę obecną są trzy. Jeden jest tutaj w Żelazowie, jeden jest w Koszczy, trzeci jest w Rogoźnicy. Są to duże cmentarze. Ten jest najmniejszy, ale tam są cmentarze powyżej 2,5 hektara gruntu, także jest co robić. Wszyscy chętnie zabrali się do pracy. Na ustaloną godzinę, na ustalony dzień przyjechali, żeśmy tutaj, rozpoczęliśmy pracę. No, przeraziło nas po prostu ogrom zaniedbania tego, bo zdawaliśmy się doskonale sprawę z tego, że te od wojny nie były usprzątnięte te cmentarze. No i że są w takim stanie, jakim są. Pracy było mnóstwo. Rozpoczęto od wycinki krzewów, drzew i wszystkich chaszczy, które przez lata porosły cmentarz. Okazało się, że przy murze ciągnie się sznur grobowców, które grożą zawaleniem. Dopiero teraz rozpocznie się odnajdywanie mogił. Chcemy po prostu iść dalej. Chcemy odsłonić te nagrobki, które są tutaj widać po prostu. Chcemy to uporządkować. Chcemy zrobić jakieś alejki, poprawić mur, bramę wejściową tutaj, która jest do tego cmentarza, żeby nie była taka szeroka, żeby sobie każdy mógł wjechać, tylko po prostu, żeby wchodziły tylko osoby, że jak przyjadą Niemcy, żeby wiedzieli, że ten, bo ważna jest na wierzchu to, co się znajduje, ale najważniejsza sprawa to tych ludzi, którzy są tutaj pochowani, żeby był spokój, żeby ten cmentarz był po prostu zadbany, że jak ktoś przyjedzie, żeby nie przynosiło to wstydu. Akcja ta jest znakomitą lekcją historii i patriotyzmu.